Cześć, Piotr z tej strony. Dzisiaj wiozę do klienta rozrzutnię Gobornika do miejscowości Rębiska. Jest to miejscowość między Kartuzami a Wejherowem. Rozrzutnik 5210, mało używany. To znaczy, że pewnie kojarzycie go. Jesienią byłem na pokazach u Jokera, no to właśnie to jest ten sprzęt. Sprzęt już jest gotowy do zadunku chyba. Chwilę przestało padać. Trzeba się uwijać, bo przed chwilą to tak lało. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, teraz mogę stać? Czy ktoś tu być? Dobrze. No bo tak w bramie trochę stoję. No nie, później na pusto sobie elegancko. Na tą chwilę. Widzę, traktor już gotowy jest. Gotowy, bo tak stałem. To działamy. Jak? Ciężko było trafić? Nie, bez problemu. No. Bez problemu, pan mi tylko się później wytłumaczy. 100 na Słupsk chcesz wyjechać. Do Wejherowa. Do tego ronda? No. I wtedy w lewo. Na tym rondzie. Ale to gdzie wyjadę? Co? Gdzie wyjadę? W Wejherowie. A w Wejherowie? No, no to dobra, tak myślałem właśnie. Sławno do Jokera? Do Jokera. Zabieracie z powrotem? Tak, jadę odebrać. Koniec już? No. Nie, to tam zawoziliśmy, kiedy to było? W środę, w czwartek, już nawet nie pamiętam. Widziałem się filmik na pokoju. No. A to jest ten sprzęt, co był u niego. Ja wiem, tak? Wiem, no. Wiem. Ale widzę, coś tu zmienili, nadkładki dołożyli. Nadkładki dołożyli, no. No. Nadkładki tak jest więcej. Zobaczymy, jeszcze muszę nawet sprawdzać. I przetestowane jest. To jest, sprawdzamy, nie. To można wojść, tak wysokie co było, czy nie? Znaczy, ja mam chyba 4,10 teraz ten. Ale na przykład teraz sobie zawiozę tam, do Jokera. No to musieli nadkładkę zwalić do turem ładowali. No, no, ja wiem, to było za wysoko. No widzę, pan tu ma ładowarkę, znaczy, to... ja tutaj mam na drugie gospodarstwo, mam tam podległe gospodarstwo 500 hektarów, a tutaj to tylko jako hobby, tak? Aha. Tutaj Trójmiasto tu już się nie da gospodarzyć. Dlaczego? No, no pola się nie kupi. Aha. Czasy się skończyły, to 30 hektarów tylko mamy, nie? A tam mamy, no, więc no, tam ciężko dało kupić, a tu już... Ziemię teraz ciężko kupić. Nie, no, to było w czasach takich 2000 roku już, nie? No. Pierwszy kombajn to od Korwanka był Mega 208, tu wydaliśmy, nie? No to już dawne czasy. W 2000 roku. No tak, 20 lat. Później jednego Fenda, a później drugiego. Później jeszcze takie drobne rzeczy. To widzę, współpracujecie już sporo. No, już tak. Teraz tam właśnie zawoziłem mu nowość, chyba pierwszy ja taki w Polsce. Tak. Ma, no, to jest pierwszy tutaj taki na test. Wygląda fajnie, nie? Bo tak. Chyba szerzej się rzuca, co? Tak, no tam twierdzą, że 30 metrów ponad rzuci. Ale cena pewnie też jest duża, co? Nie wiem, ja nie mam pojęcia, jak tam ceny wyglądają, ale tanio nie będzie. Nie, tanio już było. Tak, tanio już było. Teraz tak, coś mi się udało kupić jeszcze w dobrej, starej cenie. To już dawno, dawno. No, no. No, to już... no teraz pewnie było ciężko. No co dostała pewnie z drożej. Zależy też jak euro wygląda. Dostałem strasznie. No, no właśnie. Dobrze, odjedziemy. No ale to co, obornik pan kupuje? Znaczy wozimy tak, tam od koni, od bydła, od kur, wszystko, bo mówię do wapna też, nie? No to też właśnie, testowali wapna też tym rozrzutnikiem. To maszynę znam już.
znajomi mają i tam sobie każdy chwali tę maszynę. No, sprawdzona maszyna. Tak, z tego co się słyszy to... Jest też taki dosyć duży, duży koń, co? No testują go, nie wiem, to już miesiąc czasu, więcej chyba już jest. Także taki 240. Trochę jest. Normalny traktor, można powiedzieć, na te czasy, nie? Bo to wszystko takie wielkie. No. 240 koni to jest taki... No zależy jakie gospodarstwo, nie? No bo... No, są wielkie, to mają kurwa same 500 albo lepiej, nie? Gośnice. A ten klas? 170 koni, takie malutkie jest. Ale to za czasów kurbankowych, czy później? Nie, to jest późniejszy. No bo widzę właśnie, to chyba nowszy trochę, nie? Rozstali, czy na koniec, kurbankowy. Ja za czasów kurbankowych to fajnie. No. To fajnie. Tego nikt nie ma. Ale traktory? Chodzą do dzisiaj. Jednego mam w 2000, w drugim roku kupiony, to ma 13-14 tysięcy nowych godzin. Nie, nie jest. Kopa tylko freskowa była kiedyś robiona. No. Turbinę zmieniałem, ale 15 tysiącach nowych godzin. O kurcz. A taki już nie, nie. A to ze wszystkim tak jest. Później kupowałem w 2007 roku, też nowego. To wtedy już na tej pompie lokacyjnej, to już taki... Już nie jest to. Już nie jest to. To jest stary, to chodzi równo, piękny, łatwa. Te kurcze, tak kamieni na wstępie chodzi. Naprawdę, tak. Ten ma taką przyjemną, łatwą, a tak nowy samochód. Tak jest, więc... Te Toskanie ma taką z 98 na pompie rzędowej. Chodzi jak chodzi, aż miło posłuchać, a drugą mam też na popotryskach. Na popo, no to klekocze rana go odpalisz, to... Tak, no. Rumun jakby ktoś młotkiem wali. Tak samo jest z tymi koszerami, nie? Oszczędna jest, ale... Nie jest niewytrzymałość. Jak to robili, taki jak robili, to jak ja trzymam powiedzieć ponad 20 lat traktorów, to kiedy... Fabryki by upadły, tak. Tak są ponad. No przecież kurde, ciężarówki kiedyś 1,5 miliona, to tam się nie zrobiło kompletnie. No teraz jak się słyszy, tam ta ciężarówka, to 100 tysięcy wymiany oleju, no to dajcie żyć. Nie, tak. 80, nie, no to co z tego nic, już nic. Wozy rozrzucimy jeszcze. Ale w takiej pogodzie działacie? Ładnie, no taka pogoda. Po drodze przed chwilą tak lało, że nie wiem. Nie, tutaj nic. No to widzisz. To widać zresztą, tylko co tam zrzuciło. No ja mówię, kurczę, byle przeszło to, bo mnie a się lało tak. Z autostrady jak zjeżdżałem. No. No też potrzebne, nie? A u was jak tam w Poznaniu? Oj, pustynia. W marcu to chyba nie padało nic. To teraz. No, ona jest tragedia. W zeszłym tygodniu trochę popadało, ale to tak jest. Żeby się nie kurzyło, nie? Zapowiada. Nie, nie. Wcale nie będą w domu wysokie, stopy są. Kiepściutko. Okroczy chyba ramę, widzę, że jest na ten. To co? Ładowarkę możemy ściągnąć. No, nie, podłożymy pod kulę lepiej. Ładowarkę można też, ale na tym pasie zawsze tak... Różnie bywa. Podjeżdżamy? Można podjeżdżać. No zobaczymy jak wysoko, najwyżej wezmę te klocki. No tu mogę dużo na dół jeszcze zjechać, także no zobaczymy. Dobra.
Jeszcze na dół idę dobrze z boczku włożyć. Które? To jest za wleczkami? Nie. A tu ma. A. Elegancko poszło. Zatem poszedł bardzo ładnie. Kupon rabatowy od firmy. O, dziękuję bardzo. No i tutaj instrukcja i papierki do podpisania. Super, bardzo dziękuję. I podpiszemy. Oj, zwolnij obroty, sam zwolnij. Ja też. Ale to jest AdBlue też? Ty nie. To paliwa poszło ładnie, ile 15 minut chodził? Kurczę, i to jest ekologia, nie? 15 minut zmarnowane na paliwo, nie? I to często? Tak, to się dzieje. To tak ogólnie kiedyś jak miał robotę ciężejszą, to trzeba, bo pyskiwaczu wtedy schodził. To nie było problemu. Wtedy nie było problemu, a teraz on tak nie ma roboty, bo pyskiwacz w końcu kupuje samojezdny i obyskiwacz sprzedałem i on chodzi tak praktycznie. Tu jakieś rozsiewasz, tutaj jakieś łąki skosić. No no, to nie tak złożyć się wypalić. Zobaczymy, czy sobie poradzi. No i takie będzie miał lżejsze roboty, nie? Żeby spłaszczać delikatnie, bo jeszcze jest 200 konnego, jeszcze mam takiego klasa. Jednego 140 i 120. No ten powinien dać radę, tam mieli 140 tego John Deere'a i... Beczał. A to nie wiedziałem. Beczał, no. A ten ma 170 czy 180. No to już trochę nic nie jest. Powinien mieć, nie? Zależy co, no wapna wiadomo, nic się nie dopełnia, bo to... było mało. Najwyżej te 200, żeby czekać. No, dwusetki, ale ja to fanta nic nie jest. Ładno to. Może jeszcze ciągnąć. Jeszcze ciągnąć.